Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe i dzisiaj pogramy sobie w Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Jesteśmy w twierdzy Darnais i pełno jest tu troli, które chcą nas zabić albo zjeść. Przed nami walka z magiem Yuan Ti, który ma ciekawe czary i dlatego postaramy się troszkę inaczej to rozegrać niż ostatnio, ponieważ potrafi nam nieźle namieszać. Stój w miejscu. Tak? O, biegnie duży. To nawet lepiej. Tak? Pozostanie nam już tylko mag wtedy. Rozpłatał się na dwa mniejsze, ale te też potrafią nieźle przywalić, widzę. Znaczy nieźle, no dużo. Dobra, zamkniemy drzwi teraz. Wyleczymy się. O co chodzi? I tak, tam jest tylko ten mag, wiemy, bo już tam byliśmy. Tak? Który i tak będzie tylko nas wyzywał. Bezczelnie. Mów. Będę się starała ze wszystkich sił. Troszkę nam obili krasnola. Tak? Co mogę zrobić? O co chodzi? To znacznie bardziej ekscytujące niż jakikolwiek cyrk. Dobra. Pięknie wyleczeni. Tak, skoro tam jest tylko ten mag, to może mu tutaj po prostu co nieco wrzucimy. Ty nie masz kuli ognia. Głupia. Przecież to zajebisty czar. Ona nie ma po prostu kuli ognia. Myślałem, że ma. A mieliśmy gdzieś tam taki zwój chyba. A zobaczę, czy nie mam. Nie, olałem go, bo myślałem, że wszyscy mają. No nic, następnym razem będę pamiętał. W takim razie rzucisz tutaj chmurkę mu. Nie będziemy nawet z nim rozmawiać. Po co? Ty rzucisz czaszkę. Jestem. A ty od razu walniesz. Nie ty. Tak? Kulę ognia. I co, nie oberwał? O, oberwał. A nie, nie oberwał. Dobra, dostał. Co ciekawe. Co jest moim zadaniem? Nie, ta chmura na niego nie działa za bardzo. Od czegoś tam oberwał, już na skraju dostał czaszki, od czaszki. Zamknij drzwi szybko. Kurde, nie udało się. Zamęt wprowadził znowu. To się będą zabijać nawzajem znowu, debile. To jest, kurde, najgorsze czary, to są właśnie te, co na umysł wpływają. Dobra, po nim. Chowajmy się wszyscy. Najlepiej jakby wszyscy stracili przytomność. Szkoda, szkoda. Wszystkich czarujących nam oszalał. A się będą tłuc, może zaraz im przejdzie. Rzucają w siebie nawzajem. Nie, stoją jak gdyby głupi. No przydałby się ktoś, kto czaruje, to by im troszkę do rozumu przemówił. No tak będą teraz łazić. Dobra, przeszło. W sumie szybko przeszło, na szczęście. Nie można zapisywać, to jakaś walka jeszcze trwa. Ten mag nic nie zostawił. Potrzebujesz mojej rady, tak? No, takie czary to najgorsze są.
czekam, skoro trzeba to zrobić. O, mniejsze odbicie czarów. Fajne, fajne. A, dobra, te strzały. Klucz do twierdzy. Tu schody jakieś. Nie utrzymam nic więcej. Dobrze. Musiałam to zostawić. O, ty. Rzadko jej się zdarza, ale się zdarza. Dobra, nie ogarniesz, co to za strzały, musisz jej dawać. Dobra, w takim razie ruszajmy dalej. Na honor. Zobaczyć, co tutaj jest. Chodźmy tym korytarzem na razie. Proponuję. Oczywiście przetrzepiemy całą twierdzę. Schody na dach. Bo tam pójdziemy też, ale to później. Następny troll. Uciekaj, albo gin. Gin. Potrafią przywalić. A to jest ogromny troll, dlatego taki jest kurde mocny. Stój w miejscu. No, no. No potrafi, potrafi, no. O co chodzi? Ja sobie na razie mam pełno napoi, ale zostawiam je na jakieś walki takie mocniejsze, bo wtedy jest nam potrzebne leczenie szybko. A tak to się możemy tutaj posmerać trochę czarami. Tak. Zobaczmy, co jest. Albo dobra, idziemy do końca korytarza na razie. A potem się zagłębimy. Gdzie mam zademonstrować moją wiedzę i umiejętność? Co jest moim zadaniem? Zrobione. Solidne uderzenie. Tak. Och, ogromny? Nie, zwykły, ale zawsze troll. Chociaż jak widzicie, taki zwykły troll to szybko pada. Nie jest strasznie mocny jakoś. Ale ogromny to już ta. No dobra, to chyba zaczniemy przeglądać, co jest w pomieszczeniach danych. Och, tajne przejście. Najlepiej mi to zostawić. Zaraz tam wejdziemy. Tak, zrobię to. Jeśli pamięć pozwoli. Czekam. Żadna sprawa. Pułapka. Na szczęście nie groźna. Ciekawe, czy będę mógł się tutaj zdrzemnąć. Tak? Odpocząć znaczy się. To lepiej brzmi jednak odpocząć. Bardziej pasuje, no bo co drzemka, kurde. Na honor! Spróbujmy. Udało się. Świetnie. Jak sobie życzysz? Co ty zny? Już imo się zgadza. Mów, ty, oczywiście. Gdzie ty leziesz? Chryste. Tak, tak się stanie. Ach, to tutaj się szło, tak. Uszkodzone, ale za to mamy następne jakieś. No, no.
Tak, ciekawe. Oj, pułapka. Będzie warto. Jest samą porę. Tak są, bo trafię też zatańczyć na ostrzu noża. Dobra, wyślemy na zwiady. Nikt nie zobaczy. Łucznika. Wezmę się za to. Glajkus. Co ty? Co jest z tobą? Czemu jesteś na czerwono? Jest moim zadaniem? Uważaj to za zrobione. Nikt nie zobaczy, jak nadchodzę. Na chwałę mojego nowego pana, którego czary wskazały mi drogę, zniszczę was. Jak chcesz. Uciekaj, albo gin! Och, dajcie przejść krasnoludowi, bo ten gościu jest tu kurde mocny. Ja pierdolę, za każdym razem trafię. Przyspieszenie jeszcze se zwalną. Ooo. Na honor! Niezły jest. O kurde, my też dostaliśmy od lodu. Weź, uciekaj. Uciekaj, uciekaj. O, skurwia. Tak? No dobra, to skoro tak, to no oczywiście tutaj druga część jest trudniejsza, jak widzicie, jeżeli graliście w pierwszą albo oglądaliście Let's Play na moim kanale. To nie da się tego nie zauważyć. Tam naprawdę rzadko wczytywaliśmy dosłownie na palcu, na palcach jednej ręki można by to zliczyć. Tutaj już parę razy. I od razu jest ciekawiej na pewno. Myślę, że nam wystarczy przyspieszenie ruchów. Uważaj to za zrobione. O co tym razem chodzi? Nikt nie zobaczy, jak nadchodzę. Będę się starała ze wszystkich sił. Tylko lodem nie dawaj na razie, bo widzę, że on obszarowo tym razem zadziałał. W jedynce troszkę inaczej było. Co jest moim zadaniem? O co chodzi? Nie ugnę się przed tobą! Grozi... Lepiej. Co mogę zrobić? W ogóle magiczne pociski to jest taki pro czar, że on jest po prostu dobry. Fajne jest to, że walisz więcej pocisków, im większy poziom maga jest i potem tych pocisków tam normalnie tyle leci, że ja... Że to fajnie, nie że fajnie wygląda, to prawie zawsze działa tam. Taki podstawowo można komuś przywalić. Dobra, padł w końcu Wise'a. Dobry był. I miał też głównie cepa bojowego, patrzcie. To mikstura. Przyspieszenia na pewno. A tam jeszcze były dwie skrzynki, których nie przetrzepałem. Potrafię też zatańczyć na ostrzu noża. To i tak jemu damy, bo on to nosi. Pełna zbroja płytowa, to chyba już mamy. Jeszcze lepsza zbroja. Ale jaja. Wow, minus 3. Ale ta zbroja też jest dobra. To w ogóle mi zapomniałem chyba sprzedać tej kolczugi umarłych. Co ciekawe, Aeri może nosić, a dlatego, że ona kapłan mag. Ale nie będzie mogła rzucać czarów, to nie ma sensu. Także sprzedamy to, albo damy komuś tam następnemu, kto się do nas dołączy. Tak myślę cały czas o tym Anomenie w sumie. Jemu bym to dał, to by było niezłe. A Eri na razie byśmy odesłali do cyrku, czy gdzie tam. I spróbowalibyśmy tak, bo Anomen chyba jest kapłanem. Wojownik kapłan. I on też będzie nas mógł leczyć. A w sumie głównie o to mi chodzi, bo nasz mag ma całkiem spoko czary. Dobra. Dawaj tutaj, szukaj. Tak. Idziemy zaraz dalej. Mapa. Tutaj tylko, że się... A, jeszcze to małe pomieszczenie tam, zaraz tam... A, i tu. Dobra, tak. zaraz to wszystko ogarniemy. Dobra, nie ma pułapek. Jestem szybki jak błyskawica.
O, pocisk jeden, plus jeden możemy wziąć, tam plus dwa w sumie. Coś tam żeś znalazł, mówisz. Identyfikacja. Nie utrzymam nic więcej. Musiałam to zostawić. Zbicie czarów. Wszyscy umieją? Ciekawe. Dobra, bełt, kwas. Cyk, cyk. O. W końcu rozpoznała sama. Dobra, to jak wszyscy umieją, to schowaj. Co jest moim zadaniem? Idziemy dalej, tak? Zaraz. Dawaj te czary. Krasnala, tu ulecz ciamy, zaraz wejdziemy tymczasem. Łucznikiem tutaj, zobaczyć co jest. Wezmę się za to. Nic nie ma, nawet nie ma co przetrzepać. Dobra, to wychodzimy stąd. I w sumie sprawdzimy najpierw to małe pomieszczenie, bo tam trzeba naokoło będzie trałować chyba. A tutaj jest jakiś... A nie, to nie przejdziemy. Dobra, sprawdzę to pomieszczenie tu na górze najpierw. Gdzie mam zademonstrować moją wiedzę i umiejętności? Tak? Co jest moim zrobione? Schody. Na dach też. Na dach też pójdziemy oczywiście zaraz w sumie. Na honor. Jak tylko przetrzepiemy ten poziom. Dobra, to w takim razie chodź tutaj. Jak sobie życzysz. Jeśli pamięć pozwoli. Nie wiem, czy jakieś trolle jeszcze się ostały tutaj, czy nie. I tutaj musimy zobaczyć, co jest. To mamy głównie. Jestem gotów, tak sądzę. Dwa ty. Głównia cepa bojowego i druga głównia cepa bojowego. To ile on ile tych główni jest w cepie bojowym, bo się nie znam. Tak. Tak się stanie. Na cepach. Kto tam jest? Wszyscy się pakują bezczelnie od razu. Z buciorami. O co chodzi? Zrobię to. Czego potrzebujesz? Szukaj, bo tutaj jest szafeczka, którą trzeba skroić. Jak już ich ratujemy, to jeszcze musimy ich okraść. To jest normalne, to jest wpisane w ogóle w kontrakt jakikolwiek. Dobra, nie ma tak. O. Strzały, proszę ja was. Przebicia takie, które to Sary Woka nieźle poharatały. Kiedy to z nim walczyliśmy, także mogą się przydać. Dobre są. No co ty nie ogarniasz, jaka to jest różdżka? Wiadomo, że to jest różdżka zimna. Szkoda, że się nie kumulują. I dobrze. A, ich jeszcze czar, wykrycie iluzji, też wszyscy znają. Wydawało mi się, że nie. Co jest moim zdaniem? Dobra, może ewidentnie źle mi się wydaje, jeżeli chodzi o czary, więc może nie będę już tego komentował. O ile nie zapomnę. No i co wy tutaj w takim razie skrywacie? Tak, zrobione. Przeszkadzasz mi w wypełnianiu obowiązków. Stój, jak udało ci się tu dostać? Kim jesteś? Gwardzista rodu Darnais. Jestem Krwawy Joe. Wynajęła mnie Nalia, żeby wykurzyć intruzów z tej twierdzy. Och, dzięki wam bogowie. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak wielką ulgę mi sprawia, że cię tutaj widzę. Nie tylko ja jestem tu zabarykadowany, walcząc przeciw trollom. Ale nie uwierzysz, co to za zachwała kobieta. Lady Delcia jest siostrą Lorda i jest, mówiąc oględnie, utrapieniem. Sam już kilkanaście razy powstrzymywałem się, żeby jej nie udusić. Proponuję porozmawiać z Lady Delcią. Ona już zdecyduje, co zrobić, jak sądzę. I odpocznę od niej po raz pierwszy od wielu dni. Och, to jakiś koszmar. Kolejni chuligani pakują się z buciorami na moje salony.
Powiedziałem waszemu dowódcy, że nic więcej ode mnie nie dostaniecie, co najwyżej przekleństwo, włazić w domu, do domu w ten sposób. Zamknij się, jestem tu, by cię uratować i niepotrzebna mi żadna gadanina. Przysłała mnie Nalia. Takie maniery tylko potwierdzają to, co już wyczułam po twoim zapachu. Należysz do tych brudnych wieśniaków i przybywasz, by się wkraść w mojej łaski, ratując lepszych od siebie. Przypuszczam, że tylko w ten sposób możesz uzyskać wyższą pozycję społeczną, ale i tak żądam, by twoja obecność w tym domu ograniczona została do minimum. Odwszawianie go zakłóci moje plany. Spoufalanie się z takimi jak ty zabije Nalię. To samo przytrafiło się jej matce. Jakaś zaraza odwdzięczyła się jej za miłosierdzie gorączką, a ja wciąż nie mogę tego powstrzymać. Och, ci co żebrzą, nie mogą być wybredni. Tak to przynajmniej słyszałam. Mamy się zabrać za omówienie ratunku? Zakładam, że po to tu jesteś. Mów prędko, proszę, z czym przybywasz. Zaczyna mnie łapać przeziębienie i przydałoby mi się trochę odpoczynku przy ciepłym kominku. Gdyby nie wysiłki twojej służby, już byś nie żyła. Ich przeznaczeniem jest służyć, a moim być obsługiwaną. Ci, którzy mnie walczyli w obronie tego miejsca, będą mieć za swoje lenistwo obcięte tygodniówki. Masz szczęście, że nie zarządzasz takimi stworzeniami, one są niemożliwe. Co ja mówię, przecież nigdy ci się to nie przytrafi. Brakuje ci do tego odpowiedniego urodzenia. Normalnie bym ją zabił, ale w sumie chyba spadnie reputacja, nie jestem pewien. Normalnie bym... Bardzo mnie to kusi, faktycznie. Ale jak mi to ma zabrać tak z 5 reputacji, bo nie wiadomo, to chyba jednak szkoda. Postoję sobie tutaj przez chwilę w kompletnej ciszy. Spróbuj zapanować nad ślinotokiem, skoro tak ci opadła szczęka. To jest droga do wyjścia? Znajdę Nalię, przynajmniej ona nie wzięła udziału w tej hańbiącej walce. Lord Darnais wciąż znajduje się tam na dole na łasce tych bestii. On jest ojcem Nalii. Obawiam się, że chcą go zmusić do powiedzenia czegoś o skrytce ze złotem. Wątpię, by powiedział choć słowo. Czasami jest tak miękki jak Nalia, ale nie zniża się do obcowania z pospólstwem. Uratuj go, dobrze? To twój obowiązek, jak mnie mamy. Zastanawiam się, do czego byłaby zdolna taka kobieta przymuszona do życia w biedzie. Bycie najszlachetniejszą damą wśród szumowin, jak mniemam. Jednak trochę brudu całkiem nieźle pasowałoby do jej złotych ozdóbek. Na honor! Prawdę powiadasz. Dobra. Wejdźmy w takim razie do tych tajemnych drzwi. Daj mi jakąś wskazówkę. Już tam jestem. Tak? Tak się stanie. Czekam. Skoro trzeba to zrobić. Ach, i zejście chyba... do piwnicy właśnie, tam gdzie... To Lord Darnais jest przetrzymywany. Uważaj to za zrobione. Ale najpierw... I tak pójdziemy najpierw na dach, ale jeszcze najpierw. Jestem szybsza niż czytnika szybko wskazówkę. Żadna sprawa. Tutaj pamiętam, coś było. Potrzebujesz czegoś? Szybki zapis najpierw i tak. Mów. Tak? Gdzie to jest? Nikt nie ma przyspieszenia ruchów, tylko ta. No dobra. Dziwne zresztą, tak? Tak chciałem tylko wspomnieć. Zachowaj szczególną ostrożność. Jestem pewien, że w ciemności czyta mnóstwo głupich pułapek. Golemy. Z tego jeden to jest taki, kurde, trochę trudny. Ale tutaj są 3 rzeczy. Do wzięcia. I co ja chciałem wam powiedzieć, to... że właśnie, jak zajumamy, to się budzą. Z tym, że te 2 chyba nie będą takie straszne. Tak? Tak?
No. To jest twój groźny błąd. Bez... Zrobię, co w mojej mocy. Groźny błąd. Dobra. Na honor. Tak. Daj mi jakąś wskazówkę. Chcemy sobie oczywiście te rzeczy zabrać. Wezmę się za to. Łuk. Kurde, ten duży się obudził. Z tym, że ten duży nie przedostanie się na zewnątrz. Ale i tak lipa, bo jeszcze jedna rzecz jest do wzięcia. Może uda mi się tak szybko. Ten też ma przyspieszenie, kurde. O, jest trzecia kłownia i młot. Nie mogę wziąć, kurde, tego młota. Dobra, spadam. Oj, przygwoździli mnie. Gina. Dobra, ten mały się wydostał, ale ten duży się nie wydostał. Oj, kurde. Nie utrzymam, czek. Na honor. Tak. Dobra, ci nie umie, ci mu nic nie zrobią, bo nie mają chyba odpowiednich broni. On chyba od ognia tylko odgrywa, czy nie? I cały czas ma lekkie ataki. Nie jestem pewien, czy na magię jest podatny. Tak? Odporny jest na magię, oczywiście. Tak. Będę się starała ze wszystkich sił. Może go porezamy. Może damy radę. Więc musimy w sumie już teraz go zabić. Troszkę obrywa, ale słabo. Średnie. Tego dużego nie damy rady, ale może dam radę wpuścić, wpuścić jakiegoś gostka na przyspieszeniu ruchu. Bez wątpienia. Żeby ukradł ten młot po prostu. Tak? Dobra, powoli tam. Słabo trafię coś, na szczęście. Powoli go chyba wykończymy. To łyknij sobie miksturkę i wal dalej. Tak? Żeby nam nie padł krasnolud. Ale... Dziwię się, że ten... Ale uparł się na tego krasnoluda po prostu. Dobra, weźmy, daj mu jakiś napój szybko, ktoś. Ty masz dużo, nie? Łyknij szybko. Może cię nie trafi. Dobrze, szybko piję. No, padnij w końcu. Te golemy to nie takie byle golemy. A ten duży to, jak widzicie, chyba możemy zapomnieć. Dobra, weź się odsuń.
padnij wreszcie, jest. Reszcie. Moim zadaniem zrobione. Ale tego młota nie odpuszczę. Tutaj mamy bardzo dobry długi łuk i bardzo dobry topór. Łuk z elfiego dworu plus 3, trako plus 4. Proszę ja was, zarąbisty. W sam raz właśnie dla naszego łucznika. W ogóle nie ma o czym mówić. I... topór. Ulodowy upieżca plus 3. I co ja bym chciał? Chciałbym go zachować. I chciałbym w pewnym momencie może dać styl walki dwoma brońmi krasnoludowi. I wtedy dwoma toporami jakby siekał, to już po prostu... No. Ale to później, nie? I oczywiście zaraz spróbuję kogoś tam podesłać po ten młot. Też dobry, na pewno. Ale to już w następnym odcinku, także zachęcam wszystkich do oceniania i komentowania. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, dzięki wielkie i do następnego. Na razie.